Nie ma nadziei. Jak to nie ma, zawsze się znajdzie. Cześć, ja jestem Wariat i tam jest Geralt z Wiedźmin 1. Kontynuujemy tam, gdzie skończyliśmy. Moi drodzy, dzisiaj może trochę poboczniaczków. Takich rzeczy, bo aczkolwiek. Nie mogę się już doczekać walki. Czas najwyższy się pomału dozbrajać w najlepsze rzeczy. Najlepsze miecze. Przede wszystkim najlepszą zbroję, którą już mam tam zapowiedzianą. No, bo niedługo czeka nas, że tak powiem, grande finale. To nie tu. Co męczy prawda, mnie ta bezczynność. Strzyga przed nami jeszcze do ubicia. Tu się zawsze znajdzie coś do ubicia. Broń się! Przede wszystkim będzie trzeba iść odwiedzić bagna, bo tutaj to my za dużo nie powojujemy. Za honor! A przydałoby się parę rzeczy jeszcze skończyć. Jak się tam kleje. W ogóle to mieszkanie bardzo przypomina. Czy chyba jest identycznie, no co? Taki układ pomieszczeń. Ta chyba piwnica była z drugiej strony. Tam coś czerwonego chyba widziałem. To masz w szafie? Nic ciekawego. Tak naprawdę... Geralt! Tak naprawdę pieniędzy już nie potrzebujemy, ale... Król zlecił mi załatwienie problemu strzygi. Swego czasu interesowałem się wampirami. Niestety nie udało mi się zbadać żadnego żywego... to znaczy nieumarłego. Jeśli chodzi o strzygę, to musisz przetrwać noc w okolicy jej legowiska. To już wiesz. Polecam zaopatrzenie się w smarowidła na broń, szczególnie argentię i olej z Krynfrid. No i oczywiście wasze sławetne znaki. Irden powinien zatrzymać wściekłą królewnę. Znajdziemy na nią jakiś sposób. Dałeś ogłoszenie. Nawet dwa. W której sprawie przychodzisz? Garkainów. Dwie porcje śliny. Mój ulubiony Wiedźmin. Poradził sobie z zadaniem? Oczywiście. Oto wydzielina. Doskonale. Proszę, zapłata. No i super. Ale taki miałeś drugi jeszcze, bo być może też już jest machnięte. Geralt! Dałeś... Nawet dwa. O, upiorów to my chyba nie mamy. Oczywiście. A, proszę. Poszło jak spłatka. Oto on. Dziękuję za pomoc, biały wilk. My trochę ich wyciliśmy w poprzednim rozdziale, więc... Geralt! W sumie, skoro już mamy... 300 orniaków. To nie obrzniętych. Grupowy. Definitywnie. Na podpory na razie. Bo więcej tego będzie na bagnach. Srebry. Co my możemy sobie jeszcze tutaj styknąć? Fajnego. Niech będzie. Dużo to nas nie podpala, ale niech będzie. Ostatnio zrobiliśmy się dosyć silni, nawet. Lepiej zachować czujność. To całe oblężenie żeśmy przetrwali, to bez pomocy eliksirów. Żadnego. Ale powiem wam, jak czuć było ten taki, wiecie, taki błogi spokój w postaci
tego całego... Geralt! Tej całej wioski tam, tak, od mentach. To ciepło, takie spokój, ten spokój. Tak w tym rozdziale jest definitywnie za odwrót. Tu się nie cholery człowiek czuje niebezpieczny, tu czuć się tą taką, wiecie... Czuć, że to wszystko spłonęło, nie? Co ty wyprawiasz? Dobra, idźcie się z nimi bawić, ja nie mam czasu. Nie! Czy my mamy możliwość korzystania tu z jakiegokolwiek w ogóle... Napiłem się. Z jakiegokolwiek... depozytu? Mi się nie wydaje. Tu była jeszcze jedna lokalizacja, której nie pamiętam dokładnie gdzie jest, ale wiem, że była gdzieś przy murach. Tu można wejść? W ogóle co to jest za chata? Co tu jest? Sama zarada. Wybacz, że trochę błądzę po tej zimie tutaj. Czemu tu gnośniejemy? Ale sam nie pamiętam dokładnie rozkładu pomieszczeń. Tu jest wieża. I wieża Kata jest, z tego co wiem, zamieszkała. A przez kogo to teraz zobaczycie? I dlaczego akurat ta wieża? No, wlazłeś. W górę. To tak. Tę książkę przeczytałeś. Bo to są zlecenia. One nie są praktycznie nic warte. Ja tylko sobie zbierałem. Przeważnie w tym. W sumie nawet nie wiem po co. Ja zawsze lubiłem to pozbierać. To sobie klapniemy. I zobaczcie, kto to jest. Nasz wesoły dentysta. Mówiłem, że go już odstrykamy. Hedźmin Geralt. Co cię sprowadza? Dentysta. Zachin Schmartz. To tłumaczy jęki dochodzące z twojej wieży. Powinieneś znieczulać klientów. Ależ oczywiście. Tyle, że uczulony jestem na zioła, więc znieczulam tylko za dodatkową opłatą. Nawiasem mówiąc, pusto tu. Pewnie jęki wszystkich odstraszyły. Faktycznie. Ale to przez to rozpierduchę między komandami a zakonem. Przynajmniej mogę oddawać się mojej pasji. Zbieram zęby. Mówiłem ci już? A tutaj, na wojnie, znalazłem tyle ciekawych okazów, że nie mówiąc już o zębach różnych stworzeń. Dziwne hobby. Bo ja wiem. Takie jak każde inne. Oto żuchwa cmentary. Cmentary. Potężne zębiska, widzisz? Służą do łamania kości. Dzięki temu mogą dostać się do szpiku. Szpik to prawdziwy przysmak dla wszystkich trupojadów. 150 orenów za całą żuchwę. Dobra cena. Dobra, ale to wiesz, mamy jeszcze kilka. Szalić to. W czym pomóc? Znalazłem ciekawy komplet zębów z jadarki. Z jadarka? Uzębienia jak u staruszki. Wstawiałem ostatnio ząb takiej jednej. Złoty? Wystaw sobie, pytała skąd złoto. A bo ja wiem, komu to kuzyn Iwan je zaiwanił. W każdym razie cały ząb przyniósł pewnie z truposza. 125 orenów. To moja cena. No zawsze to trochę. Ale bardziej mi interesuje, żeby to zadanie wykonać. Pomóc? Mam dla ciebie kły Alpa. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Alpy wstrzykują ofiarom substancję znieczulającą. Może udałoby mi się syntetyzować ekstrakt? Mógłbym wtedy używać znieczulacza, który nie powoduje u mnie uczulenia. Masz 150 orenów. Ale to takie to powinno być więcej. W czym? To miejsce wygląda dziwnie. No cóż. Zdaje się, że była to wieża tortur. Może to odstrasza klientów. Może trochę. Ale przynajmniej większość potrzebnych narzędzi była na miejscu, gdy się wprowadzałem. No już wiemy, czemu to tam wybrał. Bywaj. Póki ząb ci nie trzaśnie.
Minie trzaśnie, spokojnie. Mamy immunitety. Fajna książka? Już wszystko czytałem. Dobra, to się rozejrzeć na bagnach. Mamy tak. Mamy kuzynków do znalezienia. Pewnie jakieś większe potwory do ubicia. Zobaczymy. Tam są ponoć jakieś... jacyś druidzi. No i co najważniejsze, tak? Strzyga. Strzyga to jest raz. A dwa to jest... zbroja kruka. Trzeba się porozglądać. Tu gdzieś jest cmentarz. Mogłem w sumie zapytać tego cholernego Falksteina o tą zbroję. No ale jeszcze będzie okazja. Utopce mnie nie interesują. Teraz tak, ja sobie włączę szybko tak. Co my mamy tutaj? Jaskinie druidów. No to może od tego zaczniemy, bo jest blisko. Kurde, bagna pełną gębą widzę, tak brodzimy po pas. Sam tym się nie przejmujemy. No proszę, jest i cały cmentarz. Tak. Wejście do tej jaskini śmiesznej. Ono było jakoś tak, tak kurde mało widoczne. Są jak wszystkie trzy. I oczywiście pełno tu gałęzi innego cholerstwa, które przeszkadzało łożeniu. Dobra, widzę sobie zawsze tak, tu jest ta jaskinia, widać dość wyraźnie, no. Tak. Teraz musimy powybijać okoliczną faunę. Zobaczcie, to ładnie idzie tym mieczem. Ale jest ładniejszy. Zobaczymy, kto tu się schował, bo tu my też znajdziemy kilku innych. Zobaczcie, jest tu Szani na przykład. Jest łowczy królewski, widzicie go? Witajcie, panie Geralt. My się znamy. Co tu robisz? W Wyzimie rewolucja. Ludzie i nieludzie mordują się nawzajem. Nie interesuje mnie to. Tutaj uciekają niewinni. Druidzi opiekują się nimi. Ja im pomagam, a przy okazji ochraniam. Mogę się na coś przydać? Chodzą słuchy, że w okolicach starej krypty na bagnach pojawiły się jakieś zabójcze monstra. Wiesz coś więcej? Ludzie powiadają coś o nietoperzowatym potworze i wampirzycy. Zbadaj te sprawy, jeśli łaska. Porozmawiajmy o czymś innym. Pytaj, wiedźminie. Ochraniasz uciekinierów? Ano, ochraniam. Trzeba pomagać bliźnim. Wierzysz w wieczny ogień? Po prawdzie to nie, ale jestem zapobiegawczy. Kilka dobrych uczynków mi nie zaszkodzi. Bywaj. Jest Szani. Geralt. Udało się załatwić wszystkie potrzebne leki? Muszę poczekać. Procedura przygotowywania lekarstw jest nawet bardziej skomplikowana od ważenia eliksirów. Mogę ci jakoś pomóc? Nie, dam sobie radę. Możesz iść i ratować świat. Tak jest. Bywaj. Szeregowy wiedźmin prosi o pozwolenie na rozpoczęcie misji. Starszy druid. To nas nie interesuje. Wiedźminie, mam sprawę. O co chodzi? Zdaje się, że niedawno gościłeś na zamku króla Foltesta. To prawda. Nie spotkałeś tam Antoinette, mojej kuzynki? Nic ci nie przekazała dla mnie? Owszem. Mam coś dla ciebie od Antoinette. Dziękuję. Stokrotnie dziękuję. Dobry użytek z tych pieniędzy zrobię. Dobra, ale pokwitowanie to mi chłopie dałeś, tak? Co uniknują? Tak, dał mi pokwitowanie. Teraz tak. No znowu zapomniałem, mieliśmy jakiś list od Berengara, ale to chyba żeśmy przeczytali. Dobra, bo to było tam
że mógłby się swobodnie poruszać po terenach Salamandry i tak dalej. Wiecie co, to skoro już wiemy, że tu jest coś, jakieś wielkie, brzydkie gówno, to my się prześpimy po nocy i zapolujemy sobie na te ostatnie duże potwory. Zrobimy sobie taką kulminację, podsumowanie, delikatne rozdziałów, ale takie, wiecie, takie jeszcze niekończące gry, tylko jeżeli chodzi o polowania na te potwory, z których, że tak powiem, trzeba ściągać trofea, tak? To będzie gdzieś tutaj. Tam już są pełno upiorów. Nie wiem, czy ja tu jaskółki nie będę musiał sobie chlapnąć. One się mnie boją, bo ja mam tą wstążkę. Dobra, który pierwszy? Zdawamy tu pierwszy, do ubicia. Gaj karny, tak? Czyli jak je tam zwał, tak zwał. Tam są to piece. Ja proszę dużego garkania, takiego wiecie. I młynkiem, kurde. I liście na papę. Dobra, jest i pierwszy duży. Tam jest, są bruksy, czyli tam będzie wampir. Dobra, ale ja nie chciałbym się zbliżać do tych cholernych tej. Patrzcie, mogę je pozabijać nawet tym. Tym trybem chill, tak? No teraz jak już mamy złote talenty, to jest miodzio, nie? Dobra, niestety będziemy musieli krążyć, bo mamy tylko jeden hak. Inaczej się tego zrobić nie da. Więc szybko bierzemy głowę i w długą z powrotem do druidów. Mówię, ta wstążka o tyle się przydaje, że no, tak naprawdę utopce nam dużo teraz już nie dają. No bo ileż można tłuc to samo. Dobrze biegnę? Oczywiście, że idealnie źle. Musiały tutaj naprawdę hordą wyskoczyć, żebyśmy musieli coś na nich zarobić. Proszę, miejsce mocy nawet jest. I ja druidów tutaj. No ja bym chciał tu wejść. Jakiej walki? Nikt tu nie walczy. No dobrze. I to jest bez sensu. Ściągamy to patrzydło. Bo to tylko wkurza. Trzeba wolę je powybijać. Szybciej spokój będzie. To my ileś tam tych blazerów też mieliśmy do ubicia, nie? No będą wychodzić w kółko, nie? Jak nic. Panie, dajcie spokój, nie mam całego dnia. Ja sobie szybko rzucę tylko okiem. Zlecenie na blazery. Mógłby się zgłosić do druidów po nagrodę. No to super, tylko że pytanie do których? Mogę się na coś... Chodzą słuchy. Wiesz co? Ludzie powiadają... Zabiłem Garkaina, oto dowód. Wspaniale.
więcej nie zabiję żadnego człowieka. Oto twoje 1000 orenów nagrody. Zarąbiście, czyli mamy 9 bestię ubitą. Czy to do starszego druida? Dobranoc, Wiedźminie! Dobranoc, Wiedźminie! To spadać. I zobaczcie, że jeżeli idziemy tą ścieżką neutralności, czyli przyłączyliśmy się w sumie do tych ocaleńców, do armii króla Foltesta, tak, bo oni są neutralni, bo konflikt jest tylko i wyłącznie między zakonem a Skojatel, nie? My się po prostu tego nie mieszamy i ja uznaję, że fabularnie jest to chyba najlepszy wybór. I oni się wyrzynają do nogi. Co prawda, no Wiedźmin z natury jest osobą, no, wiecie, on stara się trzymać neutralność. Ale mimo wszystko nie zawsze jest to możliwe, prawda? Czasami musimy dokonać wyboru. Raptem teraz tryb grupowy na nie działa, nie? Ale tam doświadczenia idzie. Będziemy ciąć. Wy kobitki to możecie już latać bez stanika, mi to już rybka, nie? Tylko czekajcie, która to jest z was ta największa? Chyba ta. Widzicie, że Wiedźmin użył sztyletu? Do walki? Taka ciekawostka. Zobaczcie. A dupeczki leżą. Mamy kolejny poziom. Wesoło. Na krew Brooks chyba też mamy zlecenie. Ale ja chciałbym tą największą podnieść. O, właśnie tą. Dobra, Brooksy też mamy z głowy. Szybko poszło z tymi bestiami. Teraz wam coś pokażę. O czym niewiele osób widziałem wie. Znaczy, znajdą się tacy. Ale warto o tym wspomnieć. Bo to jest taki... Nie jest easter egg, ale moim zdaniem ta misja powinna być trochę źle, jest trochę źle zrobiona. Mianowicie nagrodę powinniśmy dostać od razu, a nie tak jak to wygląda. Mianowicie za chwilę zobaczycie. Macie, idziemy sobie do łowczego. Witaj. Mogę się na coś przydać? Chodzą słuchy, że w okolicach starej krypty na bagnach pojawiły się jakieś zabójcze monstra. Wiesz coś więcej? Ludzie powiadają coś o nietoperzowatym potworze. To żeśmy ubili. Zabiłem wampirzycę. Oto dowód. Śmiertelnie niebezpieczne stworzenie. Miałeś dużo szczęścia. Oto twoje 1000 orenów. Jakiego szczęścia? I patrzcie, i tutaj nic nie ma, nie? Nie ma żadnej kwestii dialogowej dalej, nie? Bywaj. Teraz zobaczcie. Jeżeli tylko skończymy z nim dialog. Cię. I teraz słuchajcie. Słyszałem, że zabiłeś już 10 potworów i oddałeś ich trofea. To naprawdę duży wyczyn. Chciałbym cię jakoś nagrodzić. Niestety nie mam przy sobie pieniędzy, ale... Ale? Tak się składa, że jestem w posiadaniu 2 wspaniałych mieczy. Mogę oddać ci jeden, bo naprawdę dobrze przysłużyłeś się Temerii. Jakie to miecze? Jeden jest stalowy, ostry jak brzytwa. Ponoć wykuły go krasnoludy. Drugi elfi, zrobiony ze srebra. Oba są bardzo cenne i zabójcze. Ja tu wezmę ten miecz srebrny. Daj mi srebrny miecz. Weź go. Bywaj. Zobaczcie, on jest tutaj. Zobaczcie tego, że to jest chyba najlepszy miecz srebrny w całej grze. Ten księżycowy ostrze jest nasze. Areondich, Iron Dike, czy jak go tam się czyta, zostaje tutaj. Niestety, bo nie możemy go schować do schowka. No wiecie, trochę takie, trochę śmieszne, nie? Bo miecz, który tutaj dała nam pani jeziora,
ląduje na ziemi, a jeżeli chodzi o statystyki tego miecza, to ma po prostu plus 100% obrażeń, czyli bije po prostu razy dwa. Czemu nie wziąłem miecza stalowego? Bo miecz stalowy jeszcze będziemy mieć okazję zdobyć. Ale tak, ja chciałem się jeszcze przespać, żeby był dzień. Ech! Maria, zdecyduj się w końcu. Te albo we w te, nie? W ogóle ja muszę zobaczyć teraz tak. Byłem mieć zadania. Do uchodźców po nagrodę. Do kapitana najemników po nagrodę. I do druidów po nagrodę. Gdzie to jest? A może tak? Dobra, to mi pokażę dopiero jak wyjdzie. To się prześpimy. Kolejne talenty, to się nam zabójczo przyda, bo lecą nam te złote talenty. A jak widzicie, te złote to są, że tak powiem, już ma takie must have, no im więcej, tym lepiej, tak? Tego nie będziemy brać. Wtedy każdy taki każdy poziom każdy ten złoty talent jest na wagę złota tutaj, bo nie będziemy mogli wykupić wszystkich, tak? Tym się trzeba liczyć. Nie da się wykupić wszystkich umiejętności, nawet jeżeli gramy na poziomie łatwym i dostajemy więcej doświadczenia, to niestety nic nam to nie da, z racji tego, że nie jesteśmy w stanie, chyba że jakby ktoś bardzo się uparł i nie wiem, farmił ile wlezie, prawda? No to nie na tym rzecz polega, żeby tą grę po prostu, wiecie, ciągle resetować się ogniskiem i farmić XP. No to nie, no tak się w to nie gra, no przynajmniej ja tak nie grałem. Inaczej nie będę. Dobra, mamy jeszcze chwilę. Gdzie sobie polatamy po tych bagnach. Skoro już tu jesteśmy, to trzaśnijmy sobie królewnę. W sumie to z królewną to jest tutaj tak, że to jest chyba jedyna główna misja fabularna w tym rozdziale, bo jeżeli ją ubijemy, no to zobaczycie, że Welrat, który też stoi, powie nam dokładnie, gdzie mamy iść. Panie, i praktycznie możemy zaczynać się piżam, ale u nas tak nie Włosy będzie. Włosy koloru słomy, piegi na nosie, szkrab taki, 12 wiosen jeno. Przykro mi, nie widziałem go. Dzień i noc tu ogień palę, żeby mógł drogę odnaleźć wśród mgieł i moczarów. Synek mój kochany. Mam nadzieję, że go odnajdziesz. Szukam strzygi, która ma tu ponoć swoje legowisko. Widzicie, panie, ten kościół stary na wzgórzu? Tam, w krypcie, strzyga mieszka. W nocy się budzi i biegnie krwi szukać. A ciebie nie rusza? A raz jeden podbiegła do ogniska, alem się nie ruszył. Wszakże to ogień dla mojego synka, żeby nie zbłądził po nocy. Potwora spojrzała na mnie, jakby się zawahała i poleciała dalej. Od tej pory mnie omija. Ciekawe. Ale widziałem kiedyś, jak człowieka dopadła. O, strasznie to wyglądało. Opowiedz. No proszę, retrospekcja. Wilczyk. Potem elfy podpaliły dom sąsiada, wywlekły go razem z żoną na ulicę i zakatrupiły! Mnie chcieli wcielić do wojska. Na szczęście król Foltest wrócił i weźmie nie ludzi za mordę. Ja w każdym razie będę daleko stąd. I słusznie.
Wiecie, co wam powiem? To napięcie. Tak, wciąż jest. Mała to ona nie jest. Nie powylataliśmy tutaj. No dobra. Jest i Velrath. Witaj, Geralt. Foltest prosił, żebym sprawdził, jak sobie poradzisz. Widzę, że zaufanie to podstawa. Tak jest. Wiesz, jaki on jest. Poza tym ten potwór to jego córka. W pewnym sensie go rozumiem. To dobrze, że rozumiesz. Ale czego chcesz ode mnie? Foltest nie jest głupi i wie, że klątwa królewny to czyjaś sprawka. Nie wierzy, że sama zmieniła się w potwora. Na pewno w krypcie znajdują się jakieś dowody. Mam przekazać, że musisz je znaleźć. Foltest proponuje zacząć od sarkofagu, w którym ponoć sypia księżniczka. Spełnię rozkaz króla, a teraz pokaż mi drogę do królewny. Chodź za mną. No, zrobimy sobie królewę. Oj, zrobimy. Chodź za mną. I wiecie, co się stało? Velrath nas wychujał. Przykro mi, Geralt. Brama zamknięta. Musisz się najpierw zająć bestią. Sam rozumiesz zasady bezpieczeństwa. No właśnie. Przykro mi, Geralt. Brama zamknięta. Skoro ty tak, to się tutaj rozejrzmy. Zobaczmy. Gdzie my jesteśmy, co my tutaj robimy i po co my tu jesteśmy. Mamy ognisko, to dobrze. Jest sarkofag. Królewny pewnie. Pamiętnik od Strida. Czyli mamy informację. Bo Ostrid to jest osoba, która pierwszy raz że tak powiem zaczarowała królewnę, tak? Za pierwszym razem tu wyrzucę, to niepotrzebne. Ona odpowiadała za to, że... No to w książkach macie, nie? Że ta królewna się zamieniła. A ostatnie życzenie, taka ciekawostka, to jest tytuł pierwszej książki. Znaczy podtytuł pierwszej książki Wiedźmina, czyli Wiedźmin ostatnie życzenie. I tego się zaczyna cała saga. Jeszcze tutaj sobie nie będę pił kota. Będzie trochę ciemne, chociaż w sumie najwyżej wypiję jeszcze jednego. I tu rozejrzeć, zanim ona przyjdzie, bo ona przychodzi tylko wieczorem. Więc na razie jesteśmy bezpieczni. A skoro tu są sarkofagi, zapiski Elfiego Ministrela, i to może być potrzebne. Czyli to może być ten, wiecie, mistrz pieśni i tak dalej, nie? To była część do naszej zbroi. A on to mówi, że właśnie to jest wszystko w kryptach, nie? Żółty meteor. Kamień drogi. Dobra, tutaj też nic nie powojujemy.
Mam nadzieję, że będziemy mogli tutaj wrócić. Bo te kamienie drogi są dosyć istotne. Dobra. W sumie wiecie co? Bo do tych kamieni drogi jest odpowiedni kod. Trzeba uderzać Ardem albo Igni. Możemy spróbować. Skoro mamy sekundę. Nie pamiętam jaki był kod do tego, ale to jest wszystko, się chodzi o tą zbroję Kruka. Bo w zależności od tego, jaką wybierzemy drogę, czy też neutralną zakonu, czy drogę elfu. Dobra, to nie tutaj. To ta zbroja będzie miała różne właściwości. A żeby wykonać różne warianty zbroi, no to właśnie są różne te kamienie przejścia. Mam nadzieję, że będę musiał się tu wrócić. Bo jak nie, to będzie niezły fail, nie? Dobra, gdzie jest Ognicho? Śpimy do zmierzchu. Może do nocy w sumie. Strzygi jeszcze nie ma. Tak, ja wypiję kota, żeby się coś widzieli. Jaskółkę mogę zrobić krwawą. Ja sobie puszczę jeszcze puszczyka. Bo ja nie mogę jej uderzać zbytnio. Znaczy, mogę, ale jeżeli chcemy ją utrzeżować, to nie możemy jej po prostu zasiłkać mieczem, prawda? Więc sobie chlapniemy. Na wszelki wypadek po prostu będę bił ją mieczem stalowym. Jak już będę musiał, żeby się od niej odgonić. Hehe. A my z nią kiedyś ten teges, nie? Dobra. Stąd do ją. Siad. Niestety musimy ją trzymać tutaj. Od tego całego jej sarkofagu, tak? Innymi słowy, Adda jest noc. Z dala od lodówki. Nie ma. Nie ma żartu o tej porze. Trzeba poczekać, aż te wszystkie świecze się wypalą. Albo raczej zgasną. Jedna padła, stały cztery. Czy tam, wiecie, możemy trochę tam poszatkować. Tak, to my jeszcze tego nie robili. Generalnie najlepiej korzystać z tego. No tutaj zarąbała. Że ona się wywala, nie? Ewentualnie możemy sobie, tak jak tutaj mówili. No chodź. No to powstrzymał ten Irdyjum jak cholera. Wolę się trzymać Ardu. Niedługo będzie świtać. Jeśli mam ją zabić, nie zostało mi wiele czasu. Nie będziemy jej zabijać. Dobra, zobaczmy co jej zrobi to. No, dużo to jej nie zrobiło. Nie możemy sami użyć na siebie tarczy. Tarcza się skończyła. Oj. Coś tam Geralta w płótku zatrząsło. Przez to się nie przebijesz. Dobra, przebiła się!
leżeć. Dobra, pokazałem wam w sumie, jak wygląda styl szybki, wymaksowany na stalowym mieczu, to pokażę i na srebrnym. To i tak nam dużo nie zrobi. A nie, na tym nie mamy wymaksowanego. To możemy ją sztyletem potraktować. W sumie to też jakaś tam opcja, bo ona się cały czas wywala. Mówię, z dala od lodówki. Nie ma żarcia o tej porze. No proszę. Nie mów, że się odrodziły tak. Zaś od nowa, no. Do tego nawet nie wiedziałem, że one się odradzają. Dobra, to zróbmy to jak należy. Buda. Siedź tam. A jakby ona tak trochę, zobaczcie, traciła moc, widzicie, jak tak gaśnie ta świeczka. A na początku myślałem, że można z nią biegać po całym, a tylko trzeba się trzymać tej tego sarkofagu, widać. Siad. Nie, dobra królewna. Z dala od lodówki mówię. Bez podjadania. Niedługo będzie świtać. Jeśli mam ją zabić, nie zostało mi wiele czasu. Nie chcę jej zabijać, bo nagroda za niezabicie jej jest cenniejsza. Siad. Już chyba zamawiam zabawa w berka gryzionego. Nie ma żarcia. A mamy ochotę tak wywalić ich takiego firebola, ale pewnie nie trafię, nie? A cieszę. Gonitwa. Dostał! Nie, wióry posypały tylko. Nie wolno. Jebut. Leżeć. Nie, dobry kotek.
współczuję Radwidowi, aby to się gdzieś tam odnowiło. Takie karty łóżkowe, które taką... Ja. B. Uj. Nie rusz. No jeszcze jedna świeciuszka i po robocie. Już świta. Jeszcze tylko chwila i strzyga zostanie odczarowana. No chodź. Żartowałem. Tutaj. Ajajaj, sięgła. Oszukujesz. Nie mam bardzo podobny model do Wilkołaka, powiem drogą. Nie? W tą czy w tą, no? A może w tamtą? Jo. Ręce precz. Ode mnie też. Chyba stykiem, co? Się zmęczyło. No ale wstawaj, panno. Ja... Gdzie ja jestem? Adda? Nic ci nie jest? Co się stało? Już po wszystkim. Już dobrze. Geralt. Nie martw się. Już ci nic nie grozi. Zabiorę cię do domu. O, moje ręce. Są całe we krwi. Ja zabijałam, mordowałam tylu ludzi. Och. Nie myśl o tym. To nie twoja wina. To już nie wróci. Pamiętam, jak przez mgłę. To było ważne. Ukryłam coś w sarkofagu. Musisz to zobaczyć. Dobra, to wziąłem. Przytul mnie, Geralt. Tak mi zimno. Lepiej wyjdźmy z tych podziemi. Nie. Na górze poczujesz się lepiej. Lepiej nie. Jak ostatnio Geralt ją przytulał, w sensie po tym, jak się zamieniła w strzygę, pozostawiła niemiłą pamiątkę. Niemiłą pamiątkę na szyi. Zimno. Ledwo to przeżył. Tu ognisko masz. Ciesz się. Wyłazimy. No i... Zamknięcie mnie w krypcie było naprawdę miłym gestem. To jest zajebisty rozkaz króla. Przykro mi, Wiedźminie. Odczarowałem królewnę. Addo, Velerat zabierze cię do domu. A niech mnie, Wiedźminie. Po raz drugi cię nie doceniłem. Jak to mawiają? Stawiałeś tak królewnę. Foltest dał mi coś dla ciebie na wypadek, gdyby ci się udało. Oto diabeł, zelikański sejmitar. Legenda mówi, że hartowano go w smoczej krwi. Jest magiczny. Wiem, że wolisz proste ostrza, ale ten jest wyjątkowy. Będziesz z niego zadowolony. Mam dowód na to, że ktoś wywołał przemianę królewny w strzygę. Co to za dowód? Król chciał dowiedzieć się pierwszy. W porządku. To wszystko? Tak. A nie, byłbym zapomniał. Król kazał ci przekazać, że jeśli chcesz uleczyć chorobę, musisz udać się do starego dworzyszcza. Powiedział, że zrozumiesz, o co chodzi. Rozumiem. Bywaj. Bywaj, Wiedźminie. No, czyli mamy informację, gdzie mamy iść. Żeby raz na zawsze pozbyć się salamandry. Ja też sobie jednak jeszcze pomedytuję, bo mamy toksyczności w cholerę. Dużo nie znalazł. Dlaczego? Nic ci nie zrobiłem!
Okej, tak lepiej. No i diabełek. Obrażenia 30, 50. Ból, rozbrojenie. A to pomachajmy nim, ale to jeszcze nie jest najlepszy mieczek. A ładnie wygląda, dają te dwa na raz. Dobra. Czyli to już mamy za sobą. Co my tu mamy? Ginia druidów. A po co mi się to świeci? Tak, to chodzi o... No dobra, to idziemy tam. Tam Geralt mówił, że ta salamandra to choroba, ta toczy. To królestwo. I jednocześnie już wiemy. W takim wypadku nie ten. Panu Javedowi dużo życia nie zostało. Dobra. Wszystko w piach. A niech będzie szybkim. Może być. Tak, mapka mówi, że komuś tutaj mogę oddać tą misję. Tylko kurde komu? Słuchaj. Jak byle komu? Co tu robicie? Chcemy zorganizować protest przeciwko wycinaniu drzew i mordowaniu gatunków zagrożonych. To chyba nie najlepszy czas. Poczekamy tutaj, aż powstanie wygaśnie i zorganizujemy. Będziemy protestować, dopóki król nas nie wysłucha. Mamy przygotowane hasła i okrzyki. Na przykład, drwale, to kanibale! Albo stop mordercom zwierząt! Radzę poczekać z tym protestem. Nie możemy czekać w nieskończoność. Natura woła o pomoc! Trochę sobie zelżmy w ekwipunku. To nam potrzebne nie będzie. Bywa. Geralt. Bywaj. Temu też nie. Słucham. Bywa. A, najstarszy jest jeden. Słucham cię, wędrowcze. Płacicie ponoć za krew Bledzwigerów. A tak, rzeczywiście. Chcemy wytępić gatunek, który narusza naturalny ekosystem tych okolic. Potrzebujemy 10 porcji krwi. Oto 10 dawek. Na wiedźminów zawsze można liczyć. Tak jest. Oto twoja zapłata. No i subcio. Mamy jeszcze chwilę, pochodźmy tutaj po tych jaskiniach. No to naprawdę nie jest długi rozdział, tak naprawdę. Zobaczcie, że mam sobie pierwszy odcinek taki na poważnie z tego rozdziału. I już praktycznie go kończymy, tak? Tak. Stara kopalnia to nie. Jaskinie uchodźców to nas interesuje. Czyli w drugą mańkę. Widzimy sobie może te trzy. Oddamy tam co mamy, bo tam prawdopodobnie siedzą ci kuźdyni. Wiesz, jaskinia, kurde. Ale z boją widać.
Zapomniałem, że one wybuchają. Ten miecz jest tak OP. Mamy kolejnego kuzyna. To tylko ty sam tu siedzisz? Wiźmi. Słucham. No sorry. Słyszałem, że kręcisz się w okolicach Foltestowego dworu. Czy to prawda? Król wynajął mnie. Nieważne. Nic już nie chcę wiedzieć. Interesuje mnie tylko moja urocza kuzyneczka. Nazywa się Antoinette. Jeśli ją spotkałeś, na pewno masz coś dla mnie. Spotkałem twoją kuzynkę. Przesyła ci pieniądze. O, dziękuję! Stokrotnie dziękuję! No dobra. Tutaj mamy jeszcze coś. Owszem, mamy jeszcze chyba coś. No, bardzo dużo. Dobra, czyli to był jeden kuzynek. Mamy dwóch, jest jeszcze jeden. Prawdopodobnie będzie w ostatniej jaskini. Czyli tak, mapka. Teraz tak, co mamy tutaj? Jaskini druidów byliśmy. Stara kopalnia, to nas nie interesuje. Droga do starego dworzyszcza jeszcze nie. Wejście na cmentarz, może później. Uchodźcy. Droga do starej wyzimy. Dobra, czyli plujemy tu. Tak, lokalizacja z tym cmentarzem na bagnach, że... Naprawdę, kurde, dookoła woda i cmentarz taki wdypiony jeb na środek. Postawiony jakiś cmentarz, że w sensie na tym cmentarzu jakiś kościołek, jakieś lichy i wszystko. Chyba ich terminy już tutaj goniły. Albo nie było innego pomysłu. K jest wejście. O, tam w ogóle był jakiś tam kamyczek. Poszli, wон. Interesantów dzisiaj nie przyjmujemy. Sznyty. Powiem wam, że cudownie się to nagrywa. Tak nagrywam odcinki godzinne i tak cały czas co więcej, nie? Dobra, to jest... Pan wybuchający. No i chyba styknie. W ogóle ten miecz wygląda jak jakaś laska. No i mamy ostatniego. Wreszcie jesteś. Antoinette nie śpieszyła się za bardzo. Gdzie moje złoto? Kim jesteś? Kuzynem Antoinette oczywiście. A ty musisz być posłańcem. Każdego nieznajomego witasz w ten sposób? Dajmy spokój tym gierkom. Nikt normalny nie zapuszcza się na bagna w tych czasach. Daj przesyłkę. Masz szczęście. Rzeczywiście mam coś dla ciebie. Dzięki. Nareszcie mogę wrócić do domu. No to się zbieraj. Ale w tej jaskini jest jeszcze ktoś. Którego bardzo bym chciał poznać. I żyje sobie gdzieś w cholera tutaj. Tu jest kolejny kamień drogi. Geralt z Rivi. Wiedźmin i od jakiegoś czasu znany pieśniarz. No właśnie. A o tobie mówią, że nie masz imienia. Na razie możesz mówić mi Zdenek. Nie wyglądasz na potężnego pięściarza. A, więc to tak. Przyszedłeś tutaj się ze mną zmierzyć. Jakżeś zgadł. Gotów do walki? Tak. Nie traćmy zatem czasu. Jo. Starego dziada na koniec odcinka mamy przelać. Raz.
Jeden cios wystarczy. To tak po jajcach? No niech być. I co, jestem mistrzem? Gratulacje, Wiedźminie. Jesteś jedną z kilku osób, które mnie pokonały. Kilku? Ponoć jesteś niezwyciężony. A tak, bo rezerwuję sobie prawo do rewanżu. A nikt jeszcze nie pokonał mnie dwukrotnie. Mhm. Może następnym razem. Jestem zmęczony. Dobra, dobra. To my sobie czaśniemy od razu, wiecie. Bo on walczy raz dziennie. Ciekawe, czy to zadziała. Gotów? No tak. Tak. Nie traćmy zatem czasu. Walmy. Jaki piruet. W mordę. No to teraz jesteśmy mistrzami, rozumiem. Obawiam się, że podczas walki zostawiłeś go w mojej dłoni. Ojoj. Zatrzymaj go! Wygrałeś ze mną drugi raz. Nikomu wcześniej się to nie udało. Jakoś wcale się nie dziwię. No i subcio. A skoro mamy ząb, to bardzo dobrze wiemy, gdzie mamy go odnieść, nie? No. Ciekawostka jeszcze na temat Zdenka. Jedna walka dziennie, Wiedźminie. Jest taka, jestem stary i zmęczony, że możemy z nim jeszcze raz walczyć, ale już nie w tej części, tylko w pierwszym turnieju bodajże, jaki mamy okazję w Wiedźminie 2. No, a ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję i widzimy się w następnym odcinku. Cześć.